Academia, vivat professores, vivat membrum quod libet, vivat membra quae libet, semper sine flores, semper sine flores. Wystąpienie wyczytanej państwa. Pani Danuta Kostrzewska, pani Zdzisława Łytka, pan Antoni Michalak, pan Jan Musioł, pani Barbara Niklas i pan Michał Rudnicki. Bardzo proszę tutaj o wystąpienie i ustawienie się. Panie Roty, poproszę pana prezesa Uniwersytetu Józefa Kozana, natomiast o przyjęcie ślubowania poproszę pana doktora inżyniera Tadeusza Sarnowskiego. Oczywiście o przyjęcie ślubowania, no i w poczet naszych studentów. Proszę o powstanie zatem. Kiedy zatrzymam głos, należy odpowiedzieć: ślubujemy. Wstępując do społeczności akademickiej Uniwersytetu III wieku w Ostrowie Wielkopolskim, ślubuję uroczyście zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, dbać o godność słuchacza i dobre imię uczelni, odnosić się z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków społeczności akademickiej, przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego, przestrzegać przepisów obowiązujących w Ostrowskim Uniwersytecie III wieku. Dziękuję. Oficjalne przyjęcie w poczet. Włączam się w poczet studentów Uniwersytetu naszych żaków. Niech rękę uścisnę, bo tutaj do zdjęcia będzie potrzebne. Proszę o zabranie głosu panią Zdzisławę Łytkę w imieniu nowo przyjętych. Chciałabym podziękować za przyjęcie nas do Ostrowskiego Uniwersytetu III wieku. Myślę, że wybrane przez nas zajęcia będą mogły rozwinąć nasze zainteresowania, umiejętności, pogłębić wiedzę, a także zapomnieć o szarym dniu codziennego naszego życia. Będziemy, myślę, systematycznie uczęszczać na zajęcia, jak również pilnie się uczyć. Dziękuję bardzo. Uważajmy wystąpienia zaproszonych gości, jeżeli tylko goście mają ochotę. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że ta nasza uroczystość rozpoczęła się modlitwą, bo chór włączył nas w tę cudowną postawę modlitewną. Wszystkie pieśni, które tu były wykonywane przez chór, to cudowna modlitwa zanoszona przez Maryję, przez Chrystusa Zmartwychwstałego. Czy do Chrystusa Zmartwychwstałego? Modlitwa o to, by praca ta codzienna była błogosławiona. Panie prezesie, Bóg zapłać za to, że pan prezes poprosił chór Echo, by nas uczył modlitwy. Cieszę się, że rozpoczynamy ten kolejny rok akademicki w naszym gronie. Panie pośle, panie starosto, pani prezydent, szanowni państwo, ten rok w liturgii Kościoła będzie rokiem wiary. I ten wykład, który za chwilę usłyszymy, pana Macieja, odwołujący nas do naszych korzeni. Poszukiwanie nie tylko nazwiska, poszukiwanie nie tylko własnych przodków, to poszukiwanie wartości. I zapewne każdy z nas w sposób bardzo łatwy dojdzie do
tych wartości, które mówią o naszej tożsamości. Że jestem człowiekiem. Że jestem człowiekiem stworzonym przez Pana Boga, obdarowanym wiarą, zdolnym do kochania drugiego człowieka. I niech tej miłości będzie tu, w tym Uniwersytecie Trzeciego Wieku, jak najwięcej. A równocześnie niech będzie jak najwięcej takiego, może nawet niepokornego fermentu, odszukiwania na nowo własnej wiary. Potrzeba, byśmy odkryli to, co najcenniejsze, że jesteśmy ludźmi wiary. I szczęść Boże na każdy dzień. Szczęść Boże. Ja czuję się wyróżniona, że mogę tutaj wśród Państwa być. Przede wszystkim słysząc te słowa, kiedy Pan Józef Kozan zaczął budować Uniwersytet Trzeciego Wieku z rzeszą ludzi i mu bardzo życzliwych, budował ten dom nie na piasku, tylko na takim solidnym fundamencie, jak to dzisiaj zostało powiedziane. A przecież jesteśmy wielkimi szczęśliwcami, kiedy możemy swój dom budować na skalę. I gratuluję Państwu, że możecie tutaj być właśnie wśród ludzi, którzy budują dom na solidnych fundamentach, że ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego jesteście studentami, pozwala Państwu spędzić ten wolny czas jak najpełniej. W imieniu swoim, w imieniu Pana Prezydenta Jarosława Urbaniaka przede wszystkim życzę, abyście Państwo tutaj, na tej swojej nowej drodze, znaleźli ludzi przyjaznych, którzy pokażą, że można ze spokojem spędzić ten wolny czas. A wielokrotnie, kiedy zwracałam się do swoich uczniów, życzyłam im tego, aby jako swój drogowskaz mogli przyjąć słowa wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II. Musicie od siebie wymagać, nawet jeśli inni by od was nie wymagali. Ja jestem przekonana, że Państwo od siebie już pokazaliście całym swoim życiem, że cały czas wymagaliście i dlatego tutaj jesteście i potraficie tak pięknie budować. Wszystkiego dobrego w tym nowym roku akademickim. Szanowni Państwo, to coś wyjątkowego, że można przybywać dziś z ludźmi, którzy mają wielką pasję, którym jeszcze chce się chcieć. Proszę zwrócić uwagę, ile waszych koleżanek i kolegów teraz może ogląda kolejny odcinek M jak miłość, albo jeszcze jakąś inną, amerykański, jakiś inny serial, odcinek 4000 któryś, a wy jesteście tutaj po to, żeby zdobywać wiedzę. I to zdobywanie wiedzy jest czymś wyjątkowym i czymś pięknym, bo przecież my przez całe życie się uczymy. Zdobywanie wiedzy, ale i pragnienie bycia razem, to jest też coś wyjątkowego. Chcecie się otworzyć na swoich kolegów, na swoje koleżanki i po prostu chcecie być razem. I ja życzę z głębi serca tego trwania w byciu razem i zdobywania tej wiedzy. I drogi Józefie, buduj, buduj, bo tak jak powiedział poseł, to w dobrym tonie zacytować na koniec posła, to ci się Józef uda i faktycznie to ci się udaje. Szanowni Państwo, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Szanowni Państwo, była mowa o fundamencie, skale, oto jestem, Piotr. Nie będę mówił z Greki. Oczywiście odbierzcie tak o żart, tak. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, bo w murach tej uczelni w ciągu 4 dni jestem po raz drugi. W sobotę miałem przyjemność uczestniczyć w rozpoczęciu roku akademickiego Społecznej Akademii Nauk, która tak jakimś cudem przemieniła się ze Społecznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Więc już jest wyższy poziom. A dzisiaj w ciągu 4 dni rozpoczynamy w tych murach rok akademicki Uniwersytetu, czyli to już jest ten pułap z górnej półki. Dlatego też, Szanowni Państwo, tak trzymać, jesteście również dzisiejsze rozpoczęcie roku, jak i te pozostałe 5 w minionych latach, jest takim jakby określnikiem tego, że uczelnia idzie w dobrym kierunku. Jeszcze troszeczkę więcej samodzielnych pracowników naukowych, jeszcze troszeczkę więcej wydziałów i będzie uniwersytet.
społeczny uniwersytet, tak, panie dziekanie? I tego też życzę, ponieważ uczelnia ta otwarta jest nie tylko dla studentów akademii, nie tylko dla studentów uniwersytetu, ale dla wszystkich, którzy chcą korzystać, rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Skoro jest rozpoczęcie roku, to wasza magnificencjo, rektorze Józefie. Myślę, to znaczy ja bym się nie ośmielił tak powiedzieć i zwracać do pana prezesa Józefa Kozana, ale w rozmowie telefonicznej dzisiaj z panem ministrem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem otrzymałem polecenie, że mam pozdrowić rektora, więc to czynię, panie rektorze. Mój ulubiony pisarz Mark Twain powiedział: za 20 lat będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, nie tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań, złap w żagle pomyślne wiatry, podróżuj, śnij i odkrywaj. Szanowni Państwo, wszystkim słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku życzę tych pomyślnych wiatrów, tych cudownych odkryć, które mogą nam się zdarzyć w każdym momencie, bez względu na przeżyty czas. Wszystkim urodzonym troszeczkę wcześniej ode mnie życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku uniwersyteckim 2012-2013. Józefie drogi, jeżeli te fundamenty są wylane, sprawdzone, możesz mnie zaangażować do budowy. Jak trzeba będzie podać cegłę, podam cegłę. Jak trzeba będzie wyrobić zaprawę, wyrobię. A jeżeli trzeba będzie inne czynności wykonać, jestem do twojej dyspozycji. Szanowny panie prezesie, panie dziekanie, szacowni goście, studentki, studenci. Mam zaszczyt zabrać głos w imieniu przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Jarosława Lisieckiego oraz wszystkich radnych, przekazując wam życzenia wszystkiego dobrego w tym nowym roku akademickim, w tej drodze poszukiwania i znajdywania. Akurat ksiądz prałat o tym poszukiwaniu mówił, ja też sobie tak troszkę przygotowałem i chciałem ten wątek minutę pociągnąć. Dlaczego? W niedzielę wpadła mi w ręce taka książka, którą czytałem jeszcze jako student, żeby nie powiedzieć, że za młodu. Książkę Hermana Hesse'a o mistrzu, o uczniu pod tytułem Demian. I tam wydawca na okładce napisał, że Hesse dostał Nagrodę Nobla jako poeta, jako pisarz nie dlatego, że szukał, tylko dlatego, że umiał znaleźć i umiał się tym podzielić. Wy tutaj przychodzicie oczywiście, żeby poszukiwać, natomiast macie taką cichą nadzieję, że wśród tych osób, które tutaj siedzą, wykładają dla was, są takie osoby, które już znalazły i będą w stanie się skutecznie podzielić Państwo tym, co znalazły. W sobotę, jak zresztą już wspomniał pan poseł Piotr, mieliśmy inaugurację roku akademickiego Społecznej Akademii Nauk. Tu w tej auli rozpoczęło studia 350 nowych studentów. Także łącznie w tych murach kształci się na różnych kierunkach, w różnych specjalnościach około 1000 studentów. Uniwersytet trzeciego roku mam okazję obserwować od lat i też widzę, że co roku tych studentów przybywa. Dzisiaj praktycznie biorąc musieliśmy gdzieś tam poszukać jeszcze krzesła, bo już prawie nie mieścimy się w tej auli, a jest to największa aula Społecznej Akademii. Rozpoczyna się nowy rok. Życzę wszystkim dużo entuzjazmu, dużo nowych doświadczeń w tym nowym roku akademickim. Życzę dużo energii prezesowi, zarządowi, no bo na pewno program jest przebogaty, bo
jak tak obserwuję, to co roku przybywa grup, przybywa imprez, przybywa inicjatyw. W związku z tym na pewno nie będziecie się Państwo nudzić i życzę, żeby Uniwersytet Trzeciego Wieku kojarzył się właśnie zawsze Państwu z radością, uśmiechem, ze wszystkim najlepszym. 2012 łamane przez 2013 ogłaszam za rozpoczęty. Skoro rok się rozpoczął, no to cóż, zwykła czarna charówka studencka. I chwytaj chwilę, i jutro znów będzie ranek. I to samo. Trwaj więc, i chwytaj chwilę, jutro znów będzie ranek. Licz czas. Licz czas, który możesz pomóc sobie i innym. Licz czas, który możesz pomóc sobie i innym. Tak, liczymy na biuro. Licz czas, na dziewięciu. Który możesz pomóc sobie i zlepnijmy się i inny pokażę, jak to jest. Licz czas, który możesz pomóc sobie i inny. No i właśnie, to jest to. Dziękuję za spotkanie, za dzisiejszą inaugurację naszym wspaniałym gościom. Dziękuję wszystkim paniom, wszystkim panom. Nie wychodzili, bo są sprawy organizacyjne. Tylko żegnamy się, że tak powiem, z naszymi przyjaciółmi i zapraszam na kolejne nasze spotkania. Już dzisiaj mówię dla księdza prawata, 9 grudnia, synagoga. Kozan będzie to i nie tylko śpiewał.